Siema kochani, witam was bardzo serdecznie z centrum Rybnika. Dzisiaj przychodzę do was z takim moim małym znakiem od Boga, z takim małym cudem, który właśnie mi się teraz przydarzył. Mianowicie byłam teraz w spowiedzi, rano dzisiaj szybciej wstałam niż zwykle, no. Natomiast tak, no pojechałam sobie do centrum i już tutaj jest taka spowiedź do godziny 12 i najdziwniejsze było to, że w ogóle ksiądz wszystkich innych przede mną spowiadał 7 minut, dosłownie popatrzyłam aż na zegarek, bo się martwiłam, że nie zdążę jakby na spowiedź, bo on bardzo długo spowiadał, no a czas leciał, nie? No i ja tak sobie później wchodzę do tej spowiedzi, wyznaję wszystkie te swoje grzechy, nie? I moja spowiedź trwa dosłownie 2 minuty, udzieli mi po prostu rozgrzeszenia i tyle. I to jest ten ksiądz, co mi zawsze powtarza jedno, a to samo. To jest chyba jakiś znak, że on tyle razy to powtarza. Ale wielka mucha, ale się wystraszyłam, patrzcie. Ach, odleciała, bo się poruszałam, nie pomyślałam. Dobra, w każdym razie poszłam jeszcze na targ i wiecie, i na targu tak ładnie pachnie. On w sumie tam za mną jest ten targ gdzieś, no teraz w takim parku. I właśnie teraz zmierzam do konkretnej sprawy. Muszę poprawić sobie włosy jeszcze raz. Zmierzam do konkretnej sprawy, że idę sobie tutaj, wiecie, tym parkiem i wiecie, jak ja po spowiedzi jestem radosna, uśmiechnięta, po prostu napojona Bożą miłością, takim spokojem, taką czystością, no po prostu, nie? No i tak sobie idę i u nas w Rybniku są takie te biblioteczki, takie widzicie tutaj, nie? I tutaj w tych biblioteczkach to jest taka plenerowa, że jak dacie książkę, to możecie sobie inną książkę zabrać, nie? Ale trzeba, jakby to jest taka wymiana o coś takiego, natomiast ja dzisiaj przy sobie książki nie mam, więc tylko wzięłam sobie, podchodzę do tego, no i patrzę, że w środku jedna taka gazetka zwykła, taka wiecie, jak się to mówi, z, jak to było, takimi rzeczami jakby na sprzedaż, wiecie, jakieś ubranie, takie, tak jak macie Avon, te gazetki z Avonu, to tutaj były jakby gazetki z ubraniami, nie? I była obok jakaś książka rozwalona, taka, no dosyć taka, no rozwalona, bez okładki nawet. Ja tak mówię, a zobaczę co to jest, nie wiecie, myślałam, że tu wiecie, jakieś stare rzeczy, takie, nie wiem, jakieś takie romansidła czy coś, nie wiem. Ja otwieram, patrzę, a w środku wiersze. I zaczynam czytać. I ja mówię, moment, skądś tę narrację znam i w ogóle. I zdałam sobie sprawę, że to są wiersze księdza Twardowskiego. A pewnie wiecie, jak ja uwielbiam księdza Twardowskiego, oni w niejednym vlogu mówią, on pięknie pisze o Bogu, o takiej nadziei na miłość, o takiej nadziei na zbawienie, o tym w ogóle, jak jego wiara wygląda jakby oczami takiego zwykłego po prostu człowieka, ale również i księdza, nie? I po prostu tak jestem teraz napojona, to jest po prostu istny znak od Boga, to jest taki, to jest, nawet nie macie powiedzieć, jak ja się cieszę, bo ja uwielbiam wiersze księdza Twardowskiego, więc po prostu ja tu przeżywam taki serduszkowy kosmosik, taką radość w sercu, nie umiem wam tego opisać, nawet jak się na mnie ludzie teraz patrzą, to ja i tak nagrywam dalej, no, ale mega się cieszę i to chyba tyle, no, mega się cieszę, no, traktuję to jak taki istny cud, a dodatkowo, że jeszcze jestem po spowiedzi, to wiecie, jeszcze bardziej, tak 3 razy bardziej, no, więc tutaj chyba jakiś taki spokój mam zachować względem wielu, wielu rzeczy i no, jak tutaj to jest napisane tego księdza Twardowskiego, że wszystko tak będzie, jak ma być. No, ja jestem ogromnie ucieszona. A najlepszy jest jeszcze cytat, w którym on mówi, znaczy to jest jego cały wiersz, i on tam mówi w tym wierszu, takie jedno zdanie jest, że dlaczego jest niewiara, skoro być wszystko może, a jeszcze inny to, jak on to napisał, aha, że nie płacz, że nikt ciebie nie całuje w oczy, miłość nie z tego świata, każdego zaskoczy. No, ja jestem napojona radością, naprawdę. Podszedł jakiś pan i zobaczył, czy w tej bibliotece są jakieś książeczki, ale ja mam tylko jedną książeczkę, która tam była, no, więc mu tu no trochę, no, niech pan wybaczy. No, i to tyle. No, także to jestem ja, siedząc sobie w parku i tutaj mamy tą książeczkę, tu jest jeden wiersz, który bardzo od niego lubię. Zatrzymajcie sobie, żebyście mogli sobie przeczytać i w ogóle. No. Ten mi się też bardzo podoba, szczególnie te słowa, szczegół nadaje wielkość wszystkiemu, co małe. Ojejku, a to takie stricte o miłości do Boga i no mnie to wzrusza, ale tu jest o wzruszeniu, widzicie to? Tu to w ogóle się to tak rozleciało, ale na jednej kartce jest właśnie coś takiego i bardzo ładne by zdjęcie było, patrzcie. Ładne, podoba mi się. Tutaj dwa takie smutniejsze wiersze, ten mnie dosyć tak porusza. Tutaj coś o miłości, a wiadomo, że miłość jest bardzo ważna w życiu.
Dobra, a to jest świetny ten wiersz. Taki dystans tutaj do siebie ma. I mogę chyba to traktować podobnie właśnie z tym, jak ludzie o mnie mówią. Wiersz też lubię. On jest taki prosty, bo mówi o tym, co jest w życiu ważne, a to są najprostsze rzeczy. To też do mnie trafia. A jak ten wiersz czytam, to aż masz skojarzenia normalnie z dzieciństwem. Ja bym chciała chociaż na jeden dzień wrócić do dzieciństwa, no ale wiadomo, że to nie jest możliwe. Dobra, kochani, przeczytałam całą tą książkę. Dosłownie siedziałam tutaj was pół godziny i to wszystko przeczytałam. Ładnie jest, tak bardzo zielono. Tutaj mamy, widzicie, wszędzie jest daleko, to jest dowód na to. No, dobra, kochani, trzymajcie się cieplutko, no. A ja lecę dalej. No cześć, kochani widzowie, ten filmik, który przed chwilą widzieliście, on był ze wtorku, a dzisiaj mamy piątek i dzisiaj to dogrywam. Następną część tego robię, bo chciałam zrobić coś dłuższego niż, wiecie, filmik na 4 minuty. Dobra, kochani, ja wam powiem, ludzie złoci, jakimi czasy ja ostatnimi czasy mam tak kiepskie dni, ja jestem tak zdemotywowana, po prostu... Kościół tu jest. Matko, ślub tam był. A w piątek ślub tego jeszcze nie widziałam, serio. No ale dobra, w każdym razie. I na przykład ja dzisiaj, nie wiem czy to w kamerze, mam nadzieję, że w kamerze tego nie widać. Natomiast ja mam takie wory pod oczami, takie napuchnięte oczy mam, bo w nocy dzisiaj praktycznie oglądałam w ogóle serial na początku do 4 nad ranem. W sensie na początku jeszcze live'a prowadziłam, fajnie live'a się prowadziło. A później wzięłam, no i już miałam iść spać i nie mogłam zasnąć, bo cały czas płakałam. Non-stop, po prostu jak jakieś dziecko. Znaczy nie, że tak głośno, po prostu tak mi smutno było, po prostu tak ostatnimi czasy się jakoś kiepsko czuję, że to jest nie do uwierzenia, że ludzie złoci, no gdzie jest taka moja energia i nie wiem, tak jakby powoli denerwuje mnie to całe czekanie. No ale mój znajomy, poznałam tutaj mojego znajomego Marka, no właśnie powiedział, że może właśnie bym spróbowała czegoś innego, czyli może na przykład przez 10 dni chodziłabym do kościoła, a raczej on tam ze mną, ale on nie jest z Rybnika, tylko on tam jest gdzieś tam z Wałbrzycha czy coś takiego. I on by chodził tam i też by właśnie się za mnie modlił w tej danej sprawie, a ja mam się właśnie modlić u siebie i że różaniec. No i nic nie mam do stracenia, to tylko jest 10 dni. Więc no, więc dzisiaj ten pierwszy taki dzień. O matko, tu jest uskok, tu jest uskok, tu jest uskok. Dobra. W każdym razie, no... Ja z jednej strony nie mogę się już doczekać, a z drugiej strony to nie mogę się doczekać swojego okresu, tak serio mówiąc teraz też. Bo już mi się spóźnia 3 dni i mi się to nie podoba. Natomiast ja mam wrażenie, że to przez to, że ostatnimi czasy gorzej u mnie jakby z stanem psychicznym. Bo ja zauważyłam, że jak się źle czuję psychicznie, to automatycznie mój okres... nawala totalnie i się spóźnia i ja mam dość. Kiedyś pamiętam, miałam tak kiepski okres, jakby okres w życiu, że to się przekładało właśnie na moje życie prywatne, ale raczej, moje życie prywatne przekładało się właśnie na to, jak moje ciało na to reaguje. W ogóle dzisiaj dostałam wiadomość od takiej jednej mojej widzki i ona tam wysłała, ej, czy ty widzisz, co oni o tobie mówią? Ja tak patrzę, co ona mi to wysłała. Ona mi wysłała screena, gdzie w komentarzach, no ludzie mnie tak, no wiecie, no obrażają, nie, nic nowego. I ona mówi, że czy ja tego nie czytam, a nic. Ja mówię, nie, no czemu ty się przejmujesz, ja tego nie czytam, a ty to czytasz? A ona mówi, no bo ja ci bardzo współczuję, że taki hejt dostajesz. Ja mówię, wiesz ty co, gdybyś ty mi tego nie wysyłała, to ja bym tak tego nie widziała, bo ja w ogóle nie czytam komentarzy jakby, jak gadam na jakiś trudny temat, nie wiem, właśnie o jakiejś masturbacji, o współżyciu, o tym, że trzeba żyć w przyszłości, to ja tego nigdy nie czytam, bo ja wiem, co ludzie tam piszą, to nie jest nic nowego, jakaś dewotka, że jak można żyć w przyszłości, w ogóle. Na przykład ostatnio miałam też live'a z Meduzą, może go kojarzycie, i on właśnie nam się pytał, czy ja serio tak z tym wszystkim, że serio tak czekam z tym do ślubu, z tym całym współżyciem? I ja mówię, że tak, a on mówi, kurczę, no, że z jednej strony ja szanuję, ale z drugiej strony ja bym tak po prostu nie mógł. I ja to rozumiem, po prostu każdy się sobie żyje inaczej, ja z tym nie mam problemu. No nie wiem, no, można zareagować właśnie tak jak, nie wiem, tak jak Meduza, czyli powiedzieć, no wiesz ty co, ja tak nie żyję, szacuj, że tak żyjesz, ale ja bym tak nie umiał, bo ja myślałem, że ty żartujesz. Ale ten, a nie takie sobie, no jakaś dewotka, ty w ogóle nie wiesz, co tracisz w życiu, jak tak w ogóle można, ty w ogóle jesteś głupia, bo to jest totalna różnica, jak ktoś wam powie, że po prostu tak nie żyje i że go to nie interesuje, a jest różnica, jak
jak ktoś was po prostu będzie obrażał, dobra kochani, już przyjechałam do paczkomatu, bo odbieram właśnie paczkę, w sumie już 6. paczkę od tego samego widza, czyli od Patryka, oczywiście w tym filmiku nie będę jej otwierać, tylko zrobię właśnie osobny odcinek, co tam znowu za prezenty Patryk za nas przygotował. Wy się trzymajcie cieplutko, jakiś pan się w aucie obok na mnie patrzy i się cykam, no i wszystkiego dobrego, do zobaczenia z tym razem, pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał i zgadza to przeróżne bonusy, pa!